Ta kuma ja byłem u Kusiaka. A? A mówią przecież chrzest polewaj wodą a wesele wódką. Nie znacie tego? Myślę, że dla odbiorców może być bardzo istotny fakt, żeby sobie trochę umiejscowić w, w przestrzeni historycznej, w momencie historycznym, gdzie my w ogóle jesteśmy. Jesteśmy tuż po powstaniu listopadowym. Jest, pewnej, jest pewna niespójność i na pewno lęk w Polakach dotyczący przyszłości, poklęsce listopadowej. I kiełkująca, bardzo mocna myśl, że jednak trzeba zadbać o przyszłość narodu, bo państwowości nie ma, chociaż istnieje cały czas coś w rodzaju Królestwa Polskiego. Usterów finansów stoi pan Lubecki, i jedna z jego inicjatyw właśnie polega na tym, aby modernizować staropolski okręg przemysłowy i stawia przede wszystkim na rozwój właśnie kraju przez przemysły hutniczy i górniczy. Połowa XIX wieku wiek, to jest wiek to oczywiście pary maszyn i nowej technologii, która podbija cały świat i rewolucjonizuje cały świat. Prowadząc do bardzo szybkiego uprzemysłowienia, żelazna kolej zaczyna w, odgrywać zasadniczą rolę w transporcie, co oczywiście bardzo wpływa na ożywienie gospodarcze. No i Jacek Lipski, inżynier wykształcony w, w, w Kielcach, jest jednym z ludzi, którzy właśnie odpowiadają za taką. Modernizację, jest specjalistą, który przybywa tutaj z misją, aby właśnie ten przemysł, ten okręg Staropolski postawić na nogi. A zdarzają mu się po drodze różnego rodzaju przygody, które tutaj przeżywa z Panem Kierą, zespołem. Robotniczo-specjalistycznym. I również nieobce są rozterki miłosne i zapewne intelektualno-duchowe. Jak to się wszystko potoczy i jaki będzie tego efekt? Mam nadzieję, że zobaczycie Państwo. Mówię to specjalnie, czyli usłyszycie w naszym. Słuchowisku. Mamy ponad 50 odcinków, więc mam nadzieję, że zabawa będzie pyszna i nie tylko będą dźwięczały maszyny i stukały młoty pneumatyczne, ale również dobrze zabrzmi nas, nasz głos. Z tekstu, tak jak scenariusz jest prowadzony, jest to człowiek niepozbawiony rozumu i roztropności. Ewidentnie na owe czasy człowiekiem jest nowoczesnym, myślącym w jakiś sposób odpowiedzialny o, o, o swojej pracy, którą traktuje jako swoistego rodzaju misję. Ale też człowiek pełen humoru, charakteru, z dużym poczuciem takiej misyjności, ale z drugiej strony z pewnym dystansem podchodzący do życia. Kim dzisiaj mógłby być? No, myślę, że byłaby szansa na bardzo na człowieka sukcesu. Tylko prawdopodobnie musiałby zrezygnować z tej dziedziny, jaką już jest węgiel i i chuty, dlatego że Przyszłością oczywiście jest zielona energia i zero emisyjności i myślę, że to jest bardzo poważne wyzwanie, które czeka przed naszym krajem i nie zgadzam się z Panem Dudą, że mamy ponad 200, lat, 200 na 200 lat zapasów węgla i że ten kraj na węglu stoi i to jest ślepa uliczka, więc czasy czas, się bardzo mocno zmieniły.